Jeżeli masz małe dzieci w wieku od 1 do 5 lat i szukasz kempingu na Chorwacji, to ten kemping jest idealny. Jeżeli już trafiłeś na ten kemping Zaton, to po prostu przestań szukać kempingów i zarezerwuj sobie nocleg. Nie pożałujesz. Tak. Chodź, żonka, pójdziemy na wyjątkowy spacer po dnie morza. Będziemy iść, iść, iść. Strategia kempingu Zaton właśnie opiera się prawdopodobnie na tej lagunie, która jest niespotykana w Chorwacji. Po prostu idzie się daleko i wszędzie jest bardzo płytko. No i jest to inaczej raj dla dzieciaków i spokój dla rodziców, bo tutaj dziecko sobie krzywdy nie zrobi. Wszystko na kempingu Zaton oparte jest o to, że na tym kempingu najważniejsze są dzieci. Plaża na kempingu Zaton jest plażą piaszczystą, no jest to po prostu raj dla dzieciaków, one tylko to potrzebują. Wczoraj kąpaliśmy się po drugiej stronie tego półwyspu i tam woda była zdecydowanie cieplejsza, a tutaj woda jest chłodniejsza. No i teraz dlaczego? Morze, a tam była też zapora. Olcia, co, nawet nie możesz usiąść, co? Tak zimno. No tutaj przy samej plaży woda już jest zdecydowanie cieplejsza. Tak wygląda plaża kempingu Zaton. Rozciąga się tam daleko. Tutaj. A tutaj. Przestrzeń na plaży jest przeogromna. Tutaj starczy miejsca dla każdego, a to dopiero jest pierwsza część plaży. Plaża jest tutaj piaszczysta. Można robić zamki z piasku. Betonowe zejście do morza. I to jest druga część plaży. Trochę węższa od pierwszej. Są tutaj miejsca zacienione. Również są ławeczki betonowo-drewniane. Tak wygląda jakby trzecia część plaży. Przestrzeń jest tutaj przeogromna, ale no, nikt z tego nie korzysta. Jest tutaj bardzo mało osób. Wzdłuż plaży jest fajny deptak, gdzie można spacerować, jeździć deskorolką. Jak widać, powierzchnia jest płaska. Tam już jest miasto Zaton. W tym miejscu plaża zmienia już się z piaszczystej na kamyczkową. Kemping Zaton wykazał się szczególną atencją dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat. Przygotowane są tutaj baseny specjalnie dla najmłodszych dzieci, które zaczynają uczyć się pływać w takich warunkach. Na pewno się nauczą pływać i będą chciały się nauczyć pływać. Kemping Zaton jest pierwszym kempingiem, który tak bardzo dba o te najmłodsze dzieci. Basen pływacki. Obok basenu sportowego jest duży basen rekreacyjny. Obok basenu pływackiego znajduje się również strefa jacuzzi. Jest tutaj taras widokowy z widokiem na wyspy archipelagu zadarskiego. Znajduje się tu również miejsce ze rzekami. Jest tu miejsce zacienione.
Place zabaw dla najmłodszych dzieci zlokalizowane są na całej przestrzeni kempingu. Przy basenie, nawet przy toaletach. Zabaweczki dla małych dzieci są no niemal w każdym miejscu na kempingu. Alejki na kempingu Zaton zrobione są w ten sposób, że one są takie zygzagowate. One nie idą prosto. Dzięki temu, idąc do swojego namiotu bądź mobile home'a, przede wszystkim widzimy zieleń i to soczystą zieleń. No, dzięki temu kemping w zupełności nie wydaje się aż tak wielki, jak piszą na forach internetowych. Wygląda na kemping kompaktowy, dosyć przytulny, gdzie wszystko jest zwarte, jest dużo zieleni i dużo miejsc noclegowych. Tak wypasionej łazienki jeszcze żeśmy nie widzieli na żadnym kempingu. Jest tutaj luksusowo. Bardzo fajna koncepcja, bardzo fajny pomysł zbudowania takiej łazienki. Kabina prysznicowa też jest fajnie zrobiona. Jest tutaj przeszklona ściana. No jest to coś nowego i coś atrakcyjnego. Na nasz pożegnalny wieczór na kempingu Zaton wybraliśmy ustronne miejsce. I ogólnie bardzo ładne jest to miejsce. Fajne do spacerowania, takiego wieczornego spędzania czasu. Super. No tylko brakuje tej plaży takiej dzikiej, ale to można znaleźć w okolicy. W ogóle nie ma tłumów, takie miłe zaskoczenie. Bo żeśmy się trochę negatywnie nastawili do tego kempingu, że będzie taki taki skomercjalizowany. A nie jest. Jest fajnie. Tak na żywo to jednak wszystko wygląda o wiele lepiej niż na filmikach. I z oporami tak tutaj, nie? Żeśmy jechali. No a jednak jest naprawdę fajnie. Ładny kemping. I ładne widoki. Ja się bałam tego, że właśnie to będzie bardzo płasko. No, płasko i nic ciekawego. No, są górki na horyzoncie. Na dwóch nawet. No. Jak nie z jednej tam masz strony. Wylebit. Tutaj masz wyspy.